IKEA ciągle się zmienia. Sklep w Krakowie jest nastawiony na innowacje i sposób przedstawiania naszego asortymentów też musi się zmienić. Blisko współpracowaliśmy z firmą Robos do przedstawienia produktów w nowy sposób. Pierwsza instalacja była z zastosowaniem projektora EV100 LightSeal. Potrzebowaliśmy osiągnąć duży obraz jak najmniejszego urządzenia. Stosując tradycyjny monitor LCD, bylibyśmy ograniczeni do prostokątów. Laserowy projektor EV100 pozwolił nam na wykorzystanie dowolnych kształtów. Instalacja ekranów LCD jest stała, gdzie przy rozwiązaniu z projektorami EV100 możemy je przenosić w każde miejsce, gdzie chcemy. Poza zasięgiem naszych klientów jest niezauważalny praktycznie. Zauważyliśmy, że instalacje działają, przyciągają klienta, pomagają w podjęciu decyzji o zakupie, dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie kolejnych sztuk. Epson projektor EV100 zapewnił rozwiązanie niepowtarzalne, takie, które nie ma w tym momencie odpowiednika na rynku. Stąd wybór projektorów Epsona z technologią 3LCD. Zapewniło nam to odwzorowanie kolorów oraz jakość tych kolorów. Jedną z moich ulubionych instalacji jest właśnie ten ekran, na którym pokazujemy porę roku. Tworzymy atmosferę wyciszenia i relaksu dla klienta. Możliwości projektora z serii L1000 pozwoliły nam na wyprostowanie tego obrazu. Ta instalacja wzbudziła takie zainteresowanie, że nawet klienci pytają się, czy mogą kupić ten projektor w pakiecie z łóżkiem. W sali konferencyjnej IKEA zastosowaliśmy projektor 1470 UI. W tak dużej instalacji bardzo istotne było to, aby projektory wymagały jak najmniejszej obsługi. Laserowe projektory Epson są praktycznie bezobsługowe. Jesteśmy zadowoleni z projektu, jak działają nasze instalacje, w szczególności jak reagują na nie nasi klienci. Projekt w IKEA w Krakowie jest swego rodzaju testem, który jak na razie bardzo dobrze się sprawdza. Tutaj współpraca z tak dużą firmą, jaką jest Epson, jeżeli w przyszłości będziemy rozwijali o więcej sklepów, wiemy, że nie będzie tutaj problemu.